Siemano widzowie, z tej strony Darcio. Witam w kolejnym odcinku na tym wspaniałym kanale. I dzisiaj widzowie, to jest odcinek, który jest nagrywany zupełnie spontanicznie. Wiadomo, pojawiam się tutaj, gadam o animcach, wiadomo. Przyszła taka pora, że musimy porozmawiać o czymś, co dzieje się w naszym kochanym animowanym świecie. I jest to niemała tragedia. Coś, co mogliśmy już przewidzieć rok temu, kiedy kończył się trzeci sezon Demon Slayera. Kiedy już wiecie, kurz opadł i wiedzieliśmy, że kolejnym arkiem będzie Hashira Training Arc. Także dzisiaj na spokojnie sobie o tym porozmawiamy, bo naprawdę jest grubo. I jako, powiedzmy, fan tego animca, ponieważ było to jedno z pierwszych anime, jakie obejrzałem, no to trzeba się po prostu wypowiedzieć na ten temat. Porozmawiam troszeczkę o tym, jak Ufotable po prostu leci w tym momencie na hajs widzów i przejdźmy po prostu do głównego tematu. Widzowie, sprawa wygląda następująco. Wychodzi w tym momencie Hashira Training Arc, czyli czwarty sezon Demon Slayera. Sprawa tak naprawdę zaczęła się już ponad chyba rok temu, kiedy właśnie to był sezon wiosna 2023, kiedy końca dobiegł sezon trzeci Demon Slayera. Wiadomo, było spoko nawet. To prawda, uważam do dziś, że był to najgorszy sezon Demon Slayera z tych wszystkich, które mieliśmy, ale był pewien mankament dotyczący następnego sezonu. A propos, chodzi mi tutaj o kolejny ark, który w mandze trwał bodajże 10 albo 8 chapterów. Były spekulacje na temat tego, że Ufotable będzie chciało zrobić z tego kinówkę. No i tak też kinówka trafiła do polskich kin, ale był to wyłącznie jeden odcinek. To jest też ciekawa rzecz, o tym musimy zaraz porozmawiać, bo wypuszczenie kinówek Demon Slayera przez Ufotable to też jest niesamowita sprawa. To jest po prostu szczyt, kurwa, skoku na kasę. Zaraz z tym porozmawiamy też, ale kwestia w tym i rzecz w tym, że obecny sezon nie jest kinówką. Myśleliśmy, że będzie połączony z ostatnim jakby arkiem, który jest tym największym w Demon Slayerze. Wiadomo, zostały nam tak naprawdę dwa arki, jeszcze będzie nieskończony zamek i on praktycznie będzie nam kończył całego Demon Slayera, ale w tym momencie widzowie, naprawdę desperacja Ufotable sięgnęła szczytu, ponieważ dostaliśmy Hashira Training Arc, 8 odcinków. 8 odcinków, po prostu Hashira Training, czajcie? Nie ma połączenia z kolejnym arkiem. Mamy wyłącznie ten jeden, który, przypominam, w mandze trwał 10 chapterów. A zazwyczaj, kiedy wychodziły sezony Demon Slayera, to adaptowały one około 24 chaptery, co nawet 30. A teraz mamy do zaadaptowania 10, 8, 24-minutowych odcinków. Rozumiecie to? Jakby, dobrze, na dowód może coś powiedzmy. Pierwszy odcinek. Jeżeli już chcemy mówić o tym, no to powiedzmy sobie o pierwszym odcinku. Był nudny, no co tu dużo mówić. Na początku mieliśmy wstęp, ale wiadomo, wstęp musi być w miarę dynamiczny. I widać, że Ufotable po prostu nie wie co robi. Chcą na siłę przeciągnąć Demon Slayera, jego żywotność. Można powiedzieć, że chcą zrobić z tego takiego tasiemca. Ale nie, ludzie, Demon Slayer to jest sezonówka. Ona nie może mieć tylu odcinków. Szanujmy się. To jest najzwyklejszy skok na kasę. Przez pierwszą połowę odcinka mieliśmy w miarę jakiejś akcji wprowadzenie do arku. Okej, było jeszcze spoko. Druga część odcinka, sielankowość, ale nie taka dobra sielankowość jak w innych animcach czy też po prostu produkcjach. Tutaj mieliśmy tą nudną, sprośne żarty. Wiadomo, żarty w Demon Slayerze to zupełnie nie mój humor. Czasami siądą, czasami nie, ale jeżeli tak ma wyglądać cały sezon, no to naprawdę jest źle, widzowie. Trzeba to powiedzieć wprost, jest źle i kurczę, były spekulacje, że Ufotable może rzeczywiście doda od siebie jakieś nowe sceny, nowych wrogów, nowe wątki, które można by rozciągnąć na te 8 odcinków, ale póki co, wiecie co, no nie zapowiada się na to, że cokolwiek się zmieni. Póki co, mam takie wrażenie, że dostaniemy po prostu najnudniejszy sezon Demon Slayera, a arc Hashira Training jest naprawdę jednym z ciekawszych, jakie były w mandze i bardzo mi przykro, jeżeli rzeczywiście rozciągną to tak bardzo na te 8 odcinków, no bo jednak to jest bardzo krótki arc i moim zdaniem powinni oni albo zrobić tą kinówkę, naprawdę, kinówka byłaby spoko pomysłem, jakby nie musicie robić sezonu, tak samo było chyba z Mugen Trainem, tylko że wtedy wiadomo, połączyli to z drugim sezonem, to było spoko, jakby nie narzekajmy, dodali kilka scen od siebie, było ok, ale tutaj mamy po prostu najzwyklejszy skok na kasę.
Animacja jak zwykle trzyma jakiś tam swój poziom, ale to nie jest to. Tutaj nie będzie tyle akcji, jeżeli chcą oni to przedłużyć na całe 8 odcinków. Teraz warto może przejść do tego, co mówiłem jeszcze o tych filmach kinowych. No tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że już rok temu dostaliśmy chyba Wprowadzenie do Wioski Kowali. Zazwyczaj te kinówki Demon Slayera, odkąd wyszedł Mugen Train, czyli ta w pełni poświęcona nowemu arkowi kinówka, to było jeszcze spoko, ale później zaczęło się wszystko psuć. Dostaliśmy dwie kolejne kinówki Demon Slayera, które odpowiednio dawały nam ostatni odcinek arku oraz pierwszy odcinek arku. Strasznie bez sensu jak na moje. Dostawało się to oczywiście do polskich kin i słyszeliśmy bardzo zły odzew. No tutaj na przykład koledzy anituberzy wypowiadali się już na ten temat i mówili, że te filmy to też najzwyklejszy skok na kasę i były one po prostu nudne i na przykład taki film, który miał być wstępem do Hashira Training Arc nie wniósł praktycznie nic ciekawego, a taki film, który miał być prowadzeniem do Wioski Kowali, jedyną fajną sekwencję, jaką miał, no to w tym ruchomym zamku, gdzie to Akaza, gdzie to jest scena z Akazą. I to w sumie tyle. Nic ciekawszego tam nie było, także tam widzicie, jest ciężko. U Food Table zamiast po prostu lecieć rzeczywiście jakoś rozsądnie, to wolą przedłużać tego Demon Slayera bardzo sztucznie. I czy mi się to podoba? No mi się to nie podoba. To jest katastrofalna decyzja. Słychać to w tym całym filmu. Brzmi to tak naprawdę, jakbym się spłakał w tym momencie, ale jest to po prostu przykre, że rozterwaniają tę mangę na tak naprawdę dużo odcinków. Też słyszałem pogłoski, że ostatni sezon, no bo tak, został nam praktycznie ostatni sezon po tym. Piąty może być rzeczywiście ostatnim sezonem, bo został nam ostatni ark historii Demon Slayera. Później nie ma już nic. Słyszałem pogłoski, że albo zostanie on rozbity na dwie części, jak w przypadku Attack on Titan, gdzie tam był final part, całe trzy części finalnego sezonu były, albo po prostu zrobią z tego dwie kinówki. Osobiście nie wiem, co jest gorsze. Myślę, że chciałem to zobaczyć w jednym długim sezonie, w sensie 24 odcinki, tak jak to było w Korzeniach. No i cóż, no módlmy się, żeby ten sezon dał coś oryginalnego przynajmniej w pewnym momencie. Ja naprawdę, ten film może wybrzmieć jako tak naprawdę skazanie tego sezonu na porażkę, ale mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że UFO Table dało coś od siebie i nie będzie to takie sztuczne przedłużenie. O tym dowiemy się też przy okazji po recenzji, myślę, mojej, która pojawi się no zapewne za 2 miesiące, czyli gdzieś tam na koniec. Wtedy sobie podsumujemy, zobaczymy, czy moje predykcje w tym filmie się chociażby sprawdziły. Footable rzeczywiście no, zrobiło niesamowity skok na kasę. A na dzisiaj to by było tyle. Słyszymy się w kolejnych materiałach, widzowie. Do następnego miłego dnia wam życzę oczywiście. Cześć!